No jednak wracamy do spraw wewnętrznych. Ambicją Jugriego było wychowanie następcy, którego już ma, w postaci Ituka. Tak więc zakończmy już realizowanie tej ambicji i przedstawmy Ituka całemu naszemu Hanatowi. Zaprosimy wszystkich do naszej stolicy. No i zobaczymy. Okej, okay, tak więc w naszym ułucie w Bałkaszu Ituk został przedstawiony innym możnym. I jedziemy dalej. Okej, okay, Ituk przykładnie obserwował ojca, gdy ten spotkał się z naszym mistrzem szpiegów w naszym ułusie. I pytanie, czy coś wychwycił? No to jest dobre pytanie. Okej, okay, czyli Ituk może stać się nieco lepszy, jeżeli chodzi o sprawy intryg. I tak jest już niezły. I tak jest naprawdę bardzo dobry, jeżeli chodzi o intrygi. I stał się gorszy. Tak więc, no niestety tu... No nie odebrał dobrej lekcji. Witamy także Polish Milka. Witam, witam. Okej, okay, podczas pewnej przyjaznej rozmowy została ona nagle przerwana jakimiś hałasami. A, najwyraźniej Ituk wdał się w bójkę z jakimś innym chłopakiem, który jest dzieckiem jednego z klanowych przywódców. Okej, okay, tak więc nasz klan rozdzielił ich obydwoje. Jednak najwyraźniej Ituk i Tugor Beglukoglu nigdy nie będą przyjaciółmi. Okej, okay, Tugor Beglukoglu to jest brat Etreka. Brat Bega Etreka. No niestety, na razie dobrze to nie idzie, przedstawianie naszego syna na dworze. I właśnie, no tu mamy troszkę problem, mamy dwa klany w tej chwili. I tu mogą być problemy z nazywnictwem, ponieważ mamy właśnie tego Bega Etreka z klanu Kipczaków. Mamy także drugiego Bega Etreka z klanu Esengoli. Ten ma przydomek Wilk, ale nasz syn także ma przydomek Wilk. Ituk Wilk. Ok, tak więc to może być troszkę sporo zamieszania tutaj. Witamy także Raimundo i Nirmansa. Okej, okay, Ituk obserwował spotkanie naszego władcy z niejakim Ulugiem Bitikci. I pytanie, czy coś wyłapał. Tu chodzi chyba o naszego dyplomatę. Czyli może zyskać dyplomację. No, Ituk nie jest jakimś wspaniałym dyplomatą. A, i znowu! Kurde. Znowu nic z tego nie wyniósł, wręcz odwrotnie. Okej. Okay. Beg Etrek z klanu Kipczaków to słynny wojownik i taktyk. Po tym, gdy został mu przedstawiony Ituk, Etrek przybywa z pewną ofertą. Najwyraźniej jest on gotów spędzić nieco czasu, ucząc Ituka, jak walczyć, ale w zamian za przysługę. Okej, okay, Ituk jest doskonały, jest kurde, no... świetnym wojownikiem i dowódcą, uzdolnionym taktykiem, bardzo uzdolnionym wojownikiem. A Beg Etrek? No nie jest aż taki dobry. Jest w sumie technicznie jest gorszy niż nasz syn 18-letni. To jest dobre pytanie. Czy obiecywać jednemu... Czyli tak, musielibyśmy obiecać Etrekowi przysługę. No on jest klanowym przywódcą, tak więc może ją wykorzystać i pokrzyżować nasze plany. Ale jest to gwarancja... Tak, jest to gwarancja, że poprawi to umiejętności Ituka. W sumie się zgodzimy. Czemu nie? Obiecamy przysługę. Kolejne spotkanie. Tym razem Ituk obserwuje spotkanie naszego władcy z naszym wojewodą, naszym generałem. Nie wiem, jaki jest odpowiednik na stepach.
No, zobaczmy, czy się poprawią jego umiejętności wojskowe. O, tym razem w końcu jakaś pozytywna lekcja. No tak więc wyrasta nam tutaj na następcy wielki wojownik i dowódca. Okej, okay, nasz władca zasłyszał o kolejnym spisku, tym razem na życie naszej żony Elnas. Okej, okay, najwyraźniej Ituk bardzo dobrze się dogaduje z jednym z naszych młodszych wasali. Okej, okay, najwyraźniej Ituk i Irge z klanu Kipczaków stają się przyjaciółmi. A, to jego żona. Jego żona. Przypominam, że żona Ituka jest jednocześnie siostrą właśnie tego Bega Etreka Kipczaków. A więc mi się wydaje, że nasz syn będzie miał dobrze. Będzie miał sojusznika chyba w postaci Bega Etreka. Świetnie. Okej, jeden z naszych wojowników stał się nieco lepszy. I w końcu nasi wasale opuszczają nasz ułus. A nasz syn najwyraźniej jest bardzo wyczerpany tymi wszystkimi formalnościami. Świetnie, tak więc ambicja zrealizowana. I Ituk będzie zyskiwał przez kolejne 30 lat prestiż. O, to jest dobre. Warto było tego dokonać. Będzie miał także lepsze relacje z wasalami. Tak więc ambicja zrealizowana. Okej, no dobra. Tak więc świetnie. Tylko jedyne, co naszego władcę martwi, to depresja zarówno Ituka, jak i jego małżonki. Mają co prawda jedno dziecko, ale jest to córka. Być może naszego syna pocieszyłaby jakaś konkubina? Chyba tak zrobimy. Zaoferujmy mu konkubinę. Zobaczmy. Okej, mamy tutaj jakąś uwięzioną Ozlem. Dobra, czemu nie? Może naszemu synowi się spodoba. Dobra. I teraz tak, zobaczmy jaka sytuacja na południu. Karłukowie mają spore problemy. Ale wygrywają. 4000 ludzi ma Han Karłuków. To chyba jesteśmy bez szans. Przypominam, że ponieśliśmy, no nie jakieś wielkie, ale jednak straty w tej ostatniej, znaczy w wojnie z Chinami. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Prawie uzupełniliśmy skład naszej hordy, ale nie mamy nadwyżki. I nasza populacja już niemal zapełniona. O, tak więc potrzebujemy przestrzeni życiowej w tej chwili, tak naprawdę. Dobra, czas wybrać kolejną ambicję. Zobaczmy, czyli może by to być córka, zebranie wielkiej rady, bardzo utalentowanej. Obiecanie pokoju wasalom to na pewno odpada. Dziesiątka dzieci, nie. Święta wojna. Wygraj wojnę. Nasz władca po tej porażce chce wyruszyć na wojnę i chce zwycięstwa. Tak mi się wydaje. Spojrzałeś na populację, patrzę na populację, nie? Tu jest populacja, a tu jest manpower, a tu jest nasza horda, tak więc nie wiem kompletnie o co chodzi. Mamy 1900 na 2000, tak więc horda prawie maksymalna. Zasoby ludzkie małe. I populacja niemal pełna. Mamy 8250 na 8850. Dobra. Wiecie co? Zaatakujemy to. Mamy tutaj bardzo niewielki hanat. Dalej na zachód. Tak więc podbijemy chyba to terytorium. Mamy tutaj małoletniego hana Irneka. Który chyba nie ma ludzi, tak naprawdę. Tak więc ruszamy. Ruszamy do ataku. To powinno być dość łatwe zwycięstwo. Tak więc nasz Han po raz kolejny staje na czele hordy i ruszamy na zachód. A, u Karłuków spojrzałem na populację. A, racja. Dobra, mniejsza z tym. I tak przesuwamy się na zachód.
Co mamy tutaj? Nasz syn chce... A, po raz kolejny prosi naszego władcę, abyśmy spiskowali na życie naszej żony. Bo przypominam, że nie jest... Nasz syn nie jest synem Elnas. On jest przybrany. Znaleźliśmy go w jaskini z wilczycą. Tam więc odmówimy i nakłonimy go do tego, aby... A, nie możemy. Nie ma end plot. Okej, czas na edukację kolejnego syna. Borca. Czy Borcza. Do czego się będzie najlepiej nadawał? Wiedza? W sumie czemu nie? Z punktu widzenia mechaniki nie wiem, że mój syn planuje ją zabić. Przecież właśnie mnie poprosił, aby wesprzeć jego spisek. Aha, że i dlatego... A, i że dlatego nie ma opcji end plot. Okej, no to bardzo dziwne. Skoro mnie otwarcie poprosił o wsparcie spisku, to kompletnie nie rozumiem. To jest to dziwne. Okej, druga wnuczka, ale niestety nie jest to wnuk. Dobra, docieramy na zachód, tak więc zaatakujmy szybko ten Hanat, który jest także Hanatem Pieczyngów. Tak więc podbój po prostu. Karaosena, nie wiem jak to inaczej czytać. A, Rada się sprzeciwia, o cholera. Dlaczego Rada się sprzeciwia? Oddają przysługę. Peksenowi? Kim jest Peksen? Jak to sprawdzić? Kim jest ten Peksen? Okej, jej oddają przysługę. Ha? To jest nasza dyplomatka. Okej, a co jeżeli... Dobra, to... Dobra, nie ma wojny w takim razie. Nie, ja muszę chyba jednak wyłączyć to DLC z Radą. Tymczasem naszemu władcy w oko wpadła niejaka Ozlem. A chyba nasz władca nie będzie zdradzał żony. Tylko cechy charakteru na to nie wskazują. A tym możemy powiedzieć wojnę? Wieści z Chin, zobaczmy o co chodzi. Chcąc zwiększyć wpływy wśród trybutariuszy Imperium Tang, generał protektor Cien Kyung-in z zachodniego protektoratu wypowiedział wojnę Irnekowi Oko Rsavlowi z Kaszu. Okej. Dobra, czyli... A, dobra, Chińczycy chcą rozszerzyć swe panowanie. Ciekawe, komu wypowiedzieli wojnę. Okej, nie wiem. No, dowiemy się. Zobaczymy. Dobra, zobaczmy, czy możemy zaatakować tych karłuchów, czy to będzie jakaś różnica. O, okej, ich możemy zaatakować? A ich nie? Spójrzmy jeszcze raz. Wow. Szkoda, że nie ma nigdzie napisane, jaka logika za tym stoi. Czyli tak, wojnie atakowi na zachód sprzeciwia się nasza dyplomatka Peksen. Jednak nie sprzeciwia się atakowi na Karłuków.
No dobra, w takim razie atakujemy Kerłuków. Naszą ambicją jest zwycięska wojna, czyli możemy podbić jedno terytorium. I chyba chcemy się oddalać od Chin, wiecie co? Tak naprawdę podbijemy Sarisu, powiedzmy. To będzie nasz cel. Dobra, wypowiadamy wojnę. To więc skierujmy się od razu do celu naszej kampanii, a więc do Sarisu. Zima, ale chyba strat nie będzie. A tu mamy Chińczyków, kierują się dalej na zachód. Okej, czyżby Oguzów atakowali? Kogo oni atakują? No, ponoszą dość duże straty. Okej, rozpoczynamy odwężenie. Czy to już zdobyliś? Nie, to się automatycznie zdobywa. Okej. Dobra. Tak więc, jeżeli tutaj zmierzymy Karłuków, to powinno być po wojnie. A jeden z, kolejny z naszych synów, Begluk, stał się wyszkolonym wojownikiem. A, to jest ten syn od chińskiej konkubiny, który ma bardzo donośny głos. Aha, General Flavius, mówicie, że ta Peksen chce chwały i dlatego nie godzi się na atak słabego przeciwnika. Okej, dobra, rozumiem, to jest logiczne, faktycznie. Ma to sens. Okej. Okej, czyli cesarz podbił Hana Irneka niejakiego. Tak więc ma kolejnego trybutariusza, zobaczmy. Gdzie to jest? Powinno być... Jak to sprawdzić? Tutaj? Tak, trybutariusze. Czyli Kimekowie to my. A Kaszu? A, och, kur, dobra. Czyli, a, dobra. Chińczycy podbili to. Czyli to, co my chcieliśmy podbić. Okej, po raz kolejny nasz syn prosi o wsparcie spisku na naszą żonę. Odmawiamy. Czy możemy go nakłonić do przerwania tego? Nie. O, chyba mu się udało! O cholera, chyba naszemu synowi się udało. Nasza małżonka zmarła w tajemniczych okolicznościach. Zamordowana oczywiście przez Ituka. Okej, cały czas możemy uwięzić Bega Etreka, ale Rada się temu sprzeciwia, tak więc nie będziemy tego robić. Możemy wezwać sojusznika. A, naszych wasali moglibyśmy wezwać. Nie musimy tego robić, ta wojna jest praktycznie wygrana. Dobra, dokończmy tą wojnę i potem poszukamy naszemu wciąż dość młodemu, no młodemu, no 38 lat, Hanowi, nową żonę. Czy będziemy w stanie tutaj zaatakować? Chyba nam Karłukowie umknął. O, dobra, Bek Etrek, wilk, zmarł. Na zapalenie płuc. Tak więc mamy w klanie Esengoli małoletniego Tugora, który jest uwięziony? Przez Karłuków został wzięty do niewoli. A, bo tu jest ich siedziba. To ma sens. Okej, zdobyliśmy ułus Karłuków, po raz kolejny zresztą. I pytanie, co zrobić z licznymi więźniami? Czyli wszystkich możemy wziąć do niewoli? Możemy wszystkich zabić? Bądź też nikogo nie uwięzić? Uwięźmy wszystkich. Ale to jeszcze nie jest wygrane. Musielibyśmy albo pokonać Karłuków, albo podejrzewam przejąć kontrolę nad tym.
Tymczasem nasz... Kim on jest? Skarbnik? Tak. Oj, nie mamy wojewody. Ma pomysł, aby wznieść monument, który pokaże, jak wielkim władcą jest nasz Han. Będzie to kosztowało jednak nieco złota. Okej, 5 złota to nie jest dużo. Okej, przejęliśmy kontrolę nad tym i musimy zaatakować i zniszczyć hordę karłuków. Mamy także propozycję mariażu. Czyli Etrek z Kipczaków chciałby poślubić naszą dworzankę Sirin. Czemu nie? Lordio mówi, żeby brać do rady miernych, ale wiernych. No, to ma trochę sensu. Okej, chyba ma... Karłukowie wezwali sojuszników. Mamy tutaj Bajata. Kaleczącego Bajata. Który ma 1000... Okej, ponad 1000 bojów. To może być problem. Musimy szybko pokonać karłuków, zanim ich sojusznik przybędzie z odsieczą. No i dobrze się składa. Karłukowie niemal złupili nasz ułódz. Jednak powinno być zwycięstwo. Tak. Ale to jeszcze nie koniec wojny. Wzięliśmy do niewoli jednego z wodzów, ale to jeszcze nie jest koniec wojny. Chyba wystarczy, że przyjmiemy po raz kolejny Sarisu i powinno być ok. Kolejna zwycięska potyczka. Przejmujemy Sarisu i jest zwycięstwo. Mamy wygraną, czyli tę ziemię, tą ziemię podbijemy. Tak, czyli będzie sukces, sporo prestiżu. I ambicja tym samym zrealizowana. No spoko. Rośniemy więc w siłę. Tylko właśnie nasze klany wciąż chcą więcej ziemi. I moglibyśmy się osiedlić w Sarisu. Co ciekawe. A, moglibyśmy się osiedlić. Ale wtedy przestaniemy być chyba nomadami, nie? Tak, okej, dobra, przestaniemy być nomadami. Nie, to nie jest zbyt dobre miejsce na to, żeby tu osiadać. Dobra, czyli tak, możemy kontrolować najwyraźniej. Tylko właśnie. Sarisu Tribe. Czy możemy... Ja właśnie nie wiem, czy to jest stepowa prowincja. Czy tu tak samo się to robi jak... Czy co, mamy wasala nowego? Okej, dobra, nie ogarniam tego. Świetnie, ambicja zrealizowana. Spoko. I dobra, wiecie co? Przekażemy tą ziemię jednemu z naszych klanów. Ponieważ tak, klan Esengoli ma dwa terytoria, jest zadowolony ogólnie. Ale nasz drugi klan, Bega Etreka, Kipczaków, nie jest zadowolony. Tak więc przekażemy mu chyba tą podbitą ziemię po prostu. Grand Land Title. Przekażemy Sarisu, wszyscy się zgadzają, świetnie. Przekazujemy. Tak więc problem rozwiązany. I teraz wciąż by się przydało więcej ziemi. Nasza populacja jest już niemal... A nie, mamy trochę więcej miejsca. A nie, nie mamy, bo zwróciliśmy Sarisu. Dobra, czyli czas na kolejny podbój chyba. Ale wybierzmy ambicje. Najpierw niech to będzie znalezienie nowej żony. I zobaczmy, co ciekawego moglibyśmy znaleźć. Być może
Coś, co by nam dało sojusz. Dobra, wezmę coś tu z góry, bo mógłbym tu spędzić 10 minut, 15 szukając małżonki i zanudzić was na śmierć przy okazji. Weźmy tą 18-latkę. Co to jest Zygi? Czy to jest córka Hana? Czego? Gdzie on jest? Tego. Dobra, może być. To jest ambicja, kolejna ambicja zrealizowana. O, tym razem ktoś czyha na życie Ituka. To jest niepokojący. Ituk jest chyba naszym mistrzem szpiegów, nie? Tak, bo jest doskonały, jeżeli chodzi o intrygi. I właśnie, wyznaczmy także tego wojewodę. O, a właśnie, pytanie, czy to powinien być ten chiński inżynier? Chyba nie. Niech wróci na stanowisko Sotan. Ale będziemy potrzebowali nowego dowódcę w takim razie, tak więc... A, mamy tu opcję zaprzestania płacenia trybutu. Tylko muszą być niepokoje w Chinach, abyśmy mogli tego dokonać. Dobra, wyzwijmy żołnierza na dwór. Co jest troszkę kosztowne, miejmy nadzieję, że było warto. A, dobra. No nic lepszego nie będzie. Zróbmy z niego dowódcę. Lepsze to niż nic chyba. I nasz władca może powracać do swojego łusu. A, i ambicja. Zmień kulturę prowincji? Czyli tu. Tu mamy oguzów. Nie, bo ja wcześniej mogłem likwidować, no, wypędzać ludność z prowincji, ale tutaj nie miałem takiej opcji. Czy członek rady może zmienić kulturę? A, to jest to. Dobra, weźmy tą ambicję. Niech naszym celem będzie zmiana kultury w Sarisu na Kipczaków, czyli na naszą kulturę. I wysyłamy tu naszego skarbnika, aby usiedlił. A, dobra, nie możemy tego zrobić. Dobra, nie mogę anulować ambicji, nie. Rok trzeba poczekać. Okej, mamy kolejny jakiś talent, zobaczmy. O, dobra, to będzie dużo lepszy dowódca. Zobaczmy. Czy on już jest dowódcą? Nie. Tak więc jego dajemy na to stanowisko. I jedziemy dalej. Okej, tymczasem monument obiecany przez naszego skarbnika został zbudowany. O, chyba się tłumowi naszego łusu spodobał. Ponieważ tłum jest uśmiechnięty i bije brawo. O! Naszemu władcy odebrało głos na widok tej statuły. Świetnie, zyskujemy sporo prestiżu. Spoko. Cały dwór się chowa, musisz ich... Co?
Jak cały dwór się chowa? Ja nie mam tutaj... Ja nie wiem kompletnie, o co chodzi. Cały dwór się chowa. Dobra, nie wiem, co chodzi. Okej, okay, kolejny syn. Cały dwór się chowa. Okej, okay, nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym. Bring family home. A, okej. Okay. A kiedy... Okej, okay, ja im nie kazałem się ukryć, tak więc nie wiem, o co chodzi z tym. Czy co, już powrócili na dwór? Chyba tak. Jeden z naszych synów staje się uparty. Okej. Okay. A przy oblężeniu automatycznie się ukryli. Okej, okay, w takim razie to jest bardzo dziwne. Powinna być tu jakaś ikona, żeby przypomnieć, albo automatycznie powinni powrócić, kiedy zawarliśmy pokój. To więc kolejna źle zrobiona mechanika, moim zdaniem. Świetnie nasza dyplomatka Peksen, która szuka chwały i nie chciała nam pozwolić na wojnę, poprawiła relacje z Begiem Etrekiem. Spoko. I właśnie, Beg Etrek powinien być przyjaźnie do nas nastawiony, bo ma więcej ziemi. Dokładnie. Do tych Chin? Okej, nasz władca tak wysoko się wspiął, że inni traktują go z zazdrością. Czyli nasza chińska konkubina jest pod wrażeniem. A tymczasem nasza nowa żona także jest pod wrażeniem. I to było prawie obrzydliwe, na ile podziwia naszego władcy. O cholera. To więc... Może swojej żonie udzielić lekcji, ale pobrać za to jakąś opłatę, co dziwne. Bądź też ją odesłać? No dobra, czemu nie? Okej, okay, kolejna poprawa relacji. Dobra, w sumie czemu nie? Ruszymy do tych Chin. Nasz władca... No, jest ambitny, ale nie jest jakoś strasznie dumny. A więc być może kalkulując uzna, że mu się to opłaca. A więc tak, wyruszymy do Chin, daleko, daleko na wschód, aby dokonać tak zwanego kowtow, czyli publicznego przybycia przed oblicze cesarza i no, w dość pokazowy sposób klęknięcie, okazanie posłuszeństwa. A więc no niestety, to będzie troszkę upokarzające. Nasz władca straci twarz w postaci prestiżu, ale zyska przychylność cesarza. Nie wiem, być może warto. Nie do końca to pasuje do cech charakteru naszego władcy, ale no zobacz, sam jestem też ciekaw, jak to będzie wyglądało. To więc ruszmy na kowtow. Ok, podróż do stolicy cesarstwa Tang i siedziby cesarza zajmie miesiące, jeżeli nawet nie lata. O cholera, lata? No dobra. Tam jest niestety, nasz władca żegna się ze swoją rodziną, z synami, z żoną i konkubinami i rusza. Rusza na kowtow. O, to będzie też kosztowne. I o, będziemy o cholera, będziemy mieli minus. Będziemy wychodzili na minus. No ale dobra, już za późno. O, i nasz władca ma przydomek.
Han Yugri groźny. No myślę, że pasuje. To, tak więc Ituk, o dobra, świetnie. Ituk będzie prowadził rządy jako regent. To jest chyba doskonała sytuacja. Okej, okay, Ituk wierzy, że znalazł haka na Bega Etreka, swojego szwagra. I mógłby go nakłonić do posłuszeństwa. Czemu nie? W sumie to no, nasz władca w tej chwili nie podejmuje decyzji. Podejmuje je sam Ituk. Powstrzymuję. O, dobra. Beketrek zgodził się, nie będzie dołączał do żadnych frakcji. Okej, okay, Peksen zmarła, czyli potrzebujemy nowego dyplomaty. I... o, zmarł też Koza. O cholera, nawet nie wiem kiedy. Dobra, weźmy jakichś posłusznych, jeżeli są tacy. Czyli tak na... okej, okay, to byłby fatalny dyplomata. Borcz. Nasz brat. I jest pragmatykiem głównie. No dobra, lepsze to niż jakiś pesymista. Dajmy Borcza. A na wieszcza dajmy... dobra, dajmy tego, Uzluka. A nie, to jest dowódca. Dobra, obojętnie. Okej, okay, zobaczmy co mamy tutaj. Inni podróżnicy, mówi pewien wojskowy, który pojawia się w towarzystwie grupy żołnierzy zza drzew, które otaczają obóz naszego Hana. Jestem kapitan Tai. Jesteśmy tutaj, aby eskortować naszego pana do Hangzhou. Tak więc nakazuję swoim żołnierzom, aby dołączyli do świty naszego Hana, aby spędzić wieczór. Czyli tak możemy powiedzieć, że mamy zmianę planów. A, czyli możemy wynająć tych ich jako najemników za 10 sztuk złota. Okej, mamy nagle dużo więcej złota. To chyba po Peksen odziedziczyliśmy. Bądź też... a, ten żołnierz mówił, że... powiedział, że to naszego Hana ma zaeskortować. Dobra, w sumie nie, w sumie czemu nie? Skorzystajmy z ich usług. Nasz władca jest paranoiczny. Tak więc, no, z jednej strony mu nie zaufa, ale być może eskorta to byłaby dobra myśl. Papież koronuje cesarza. Ludwika Karolinga. Czyli mamy świętego cesarza rzymskiego. Zobaczmy. Okej, okay, no w troszkę innym kształcie to święte cesarstwo rzymskie. Ludwik Wielki. Syn Lotara. Ok, Kautang do Chin. Zobaczmy. Nasza karawana napotkała pewnego mężczyznę z ludu Han, który twierdzi, że jest bardzo znanym handlarzem. Tak więc potem, gdy zwrócił uwagę naszego Hana, wzywa go, aby podszedł do jego konia, gdzie coś przypięte jest do jego siodła. Nazywam się Kuang, mój panie. Być może mój ostatni zakup by ciebie zainteresował. Czyli zobaczmy, co my tu mamy.
Kaligrafia tank. Okej, nie stać nas na to. Możemy zrekrutować też tego Kwanga niejakiego, który nie jest utalentowany jakoś specjalnie. Bądź też możemy go odesłać. Dobra, musimy go odesłać. Nie stać nas na coś takiego. Właśnie, pytanie, czy Ituk jednak podczas nieobecności ojca coś by chciał robić. Jest ambitny jak ojciec, ale kurde, ta depresja. Nie wiem, czy byłby zdolny do jakiegoś działania. On siedzi w swojej jurcie i płacze z żoną obok, która też płacze. Nie widzą sensu życia. Słuchają jakieś emo muzyki gotyckiej, nie wiem. Dobra, jeszcze poczekamy. Być może nasz Han wkrótce wróci z wyprawy. Młody Kokczar zdaje się być przyjaźnie nastawiony wobec innych. Dobra, czemu nie? Trzecia wnuczka. O imieniu Peksen. Ale nie ma wnuka, cały czas Ituk. No ale przynajmniej, no, nie widzą sensu życia, ale przynajmniej, no, próbują te dzieci robić. Tylko szkoda, że syna nie mają. Cztery córki. Okej, pomimo, no, sporych wysiłków, aby rozmnożyć nasze pandy, które, przypominam, te pandy złupiliśmy w Chinach. Porwaliśmy z Chin. Niestety zwierzęta zmarły, nie pozostawiając potomstwa. To więc może nasz władca może stwierdzić, trudno się mówi, bądź też może rozpaczać po tym. Nie no, Han Yugli, groźny, raczej nie będzie płakał po pandach. Wybierzmy opcję numer 1. Okej, ktoś czyha na życie syna. Okej, pewien jeździec przybył przed oblicze naszej karawany i wręczył naszemu Hanowi list z pieczęcią Amaha Yasambasta Saki. O cholera, nie. Okej, Yasambasta słyszał o podróżach naszego Hana i wzywa naszą drużynę, aby spędziła kilka dni w zamku Saka. Kurde, czy to są Indie? A, czyli nasz władca jest gdzieś tu. Jaka to jest kultura? Irańska. Okay. Czyli tak, nasz władca może z miłą chęcią przyjąć zaproszenie i by spożyć ciepły posiłek. Wyspać się w łóżku, chociaż jako, no, stepowy Han to raczej do takich wygód nie jest przyzwyczajony. Bądź też może odmówić. A czemu nie? Czemu nie? Okej, kilka dni spędzonych w tym... w Sace były bardzo przyjemne. Nasz władca nie może być z podziwu, ile ma wspólnego z tym niejakim Amachem. Nawet, no, nie, aż ciężko mu się z nim pożegnać, aby ruszać dalej do Tang. I może zachować kontakt z tym władcą. Przez co staną się przyjaciółmi, bądź też po prostu odmówić. A czemu nie? Okej, kolejny spisek na życie Borcza. No, co zrobić? Ituk jest mistrzem szpiegów, jest regentem, tak więc podejrzewam, że robi co może, aby te spiski wykryć. No, kiedy nie siedzi w namiocie i nie rozpacza nad sensem egzystencji. No, kolejny spisek. I właśnie, musimy ruszyć na jakiś łupieszczy rajd, bo...
No niestety, naszego Hana nie ma, wojownicy są znudzeni. Tak więc czas chyba na wyprawę. Czy Ituk mógłby... Czy możemy zrobić z Ituka dowódcy? Bo to miałoby sens, żeby on jednak dowodził tym chyba. Możemy. Dobra, zrobimy z Ituka dowódcy. I wyruszymy na łup. Okej, dlaczego nie mogę dać tu Ituka? Zrobiliśmy z niego dowódcę? Jest dowódcą. Dlaczego nie mogę zrobić... Czy muszę wyłączyć jego... To muszę wyłączyć? A, okej. Dobra, kogo tu złupić? Nie ma jakiegoś łatwego celu chyba dla nas. Okej, Karłukowie są trybutariuszami Uguzów, najwyraźniej. Ujgurowie też są dość potężni, ale zaryzykujemy, spróbujemy złupić, powiedzmy... To. Okej. Małżonka naszego władcy jest w ciąży, tylko pytanie, czy ona z nim podróżuje, bo już chyba ponad rok go nie ma. Jak sprawdzić jej lokację? Jest w Bałkasz? W Bałkaszu? No to jest podejrzane. Okej, okay. Syn dorasta... Dobra, nasz władca tak naprawdę nie ma kontaktu z synem, tak więc wybieramy opcję numer 4. Okej, okay. Konkubina też jest w ciąży. Dobra, mam nadzieję, że te kobiety podróżują razem z naszym Hanem, bo... W przeciwnym wypadku to może być troszkę podejrzane. A nasz syn... Kuntuvdi robi się arbitralny. Dobra, wybierzmy to. Nasza armia zebrana. Dobra, spróbujemy to złupić. To może być dość ryzykowne. Ale chyba nie mamy łatwiejszego celu. Chociaż... No, bo to jest potężny... Mówicie Iran, ale to jest potężne imperium. Tak więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej, okay, pokonaliśmy niewielką hordę. I łupimy terytorium tego klanu. No musimy mieć jednak oko na Ujgurów, bo są chyba potężniejsi od nas. Okej, okay, nasz półchiński syn o donośnym głosie stał się żarłokiem, okej. Okay. Tymczasem... Drużyna naszego Hana dotarła w końcu do środkowych ziem Imperium Tang. Tak więc no, cuda Królestwa Środka stoją przed naszym Hanem otworem. A my zdobyliśmy to, czy jeszcze to łupimy, czy nie? Dobra. Dobra, możemy wrócić, zdobyliśmy nieco złota. Wyprawa udana. Tak więc niech Ituk wraca do swych obowiązków i wykrywa potencjalne spiski. Ok, musimy wyznaczyć nowego skarbnika. A, nie mamy kandydatów, jak zwykle. Zaprośmy możnego. Dobra.
Okej, wysoki kapłan rozpoczął ceremonię dokładnie w tym momencie, gdy nasz władca wchodził do wewnątrz taoistycznej świątyni. Tak więc tamtejsi klerycy wchodzą w stan medytacji, aby być w harmonii z kosmosem. Okej, nasz władca może przestudiować te rytuały z dystansu, przez co będzie czuł sympatię wobec wschodnich religii. Może dołączyć do ceremonii. Co spodoba się cesarzowi. Bądź też może studiować symbolizm użyty w ich tekstach. To jest dobre pytanie. Wroca jest troszkę paranoiczny, nieufny. Jest też takim no, dość brutalnym wojownikiem i łupieżcą. Tak więc trudno powiedzieć. A wybierzmy opcję numer 3. Mógłby się z tego powodu stać zadowolony, ale tak się nie stało. A tu możemy zdeaktywować łupienie. Okej, nasz władca ma syna. Jugriego także. I drugiego syna, którego tym razem urodziła konkubina. A więc Sugra. Ile nasz władca ma tych... O, okej. Okay. A podejrzewam, że po jego śmierci będzie jakaś niezła wojna domowa. No chyba, że Ituk się dobrze przygotuje. Zobaczymy. Okej, okay, potem gdy nasz władca dotarł do wspaniałej stolicy Imperium Tang, dopiero po kilku dniach przybył do niego jeden z ministrów, który zaoferował przeczytanie i przedyskutowanie rozdziałów z zapisków mistrza Guana. Wydaje mi się, że ponieważ nasz Han jest tengrystą, to będzie on zainteresowany jednym z rozdziałów. Przywrócenie... Okej, nie wiem jak to przetłumaczyć. Revolving the Vital Breath? No, mniejsza z tym. Nasz władca może podyskutować o filozofii, bądź też nie. I zamiast tego rozejrzeć się po pałacu, co nie spodoba się cesarzowi, ale być może poprawi jego umiejętności zarządzania. Dobra, nasz władca jest już ciekawski, wziął udział w rytuale, a więc wybierzmy opcję numer 1. A Ituk ma piątą córkę. Okej. Okay. Kolejny spisek na syna. Okej, jeden z noworodków zmarł. I mamy propozycję mariażu od... Kim on jest? Beg? A, jeden z begów oguzów. Dobra, czemu nie? Wieści z Chin. Status quo w Chinach dobiegło końca. Chiny cierpiały ostatnio wskutek powodzi. A nie, to susza, nie? Drought to susza chyba. Susz. I ludzie głodują. Ponieważ wielki głód zaburzył harmonię niebiańskiego lądu. A więc tak karawany i statki na jedwabnym szlaku praktycznie zaprzestały transportu. I wielkie chińskie rzemiosło i rzemieślnicy próbują po prostu przetrwać.
Okej, tak więc Chiny nie będą w stanie pomóc swym trybutariuszom. A to chyba nie. Niezbyt dobrze się składa. Nasz władca akurat wizytuje cesarza. A admirał Pietrik mówi, że to Ituk specjalnie sam spiskuje na swoich braci przyrodnich. A kto wie, kto wie. Okej, okay. Cesarz miał na ciebie oko, mówi jeden z ministrów. Główny minister. Możesz wejść do sali tronowej, aby pokazać swe poddaństwo cesarzowi. Musisz być jednak szybki. Okej, okay, czyli tak. Nasz władca szybko dokona tego kowtołu przed obliczem milczącego cesarza. Czyli stracimy dość sporo prestiżu. Będzie to upokorzenie. Ale zyskamy przysługi. I nasz władca wraca. Regencja dobiega końca. Tylko pytanie. Teraz w Chinach mamy kryzys. Czy możemy wykorzystać te przysługi? A, kurde, chyba nie... Ale chyba... Okej, możemy, ale mamy jeszcze troszkę zbyt mało tego. Dobra, moi drodzy, dobry moment na przerwę.